Czas na rowerową przygodę. Przygodę drogami Kazimierzy Wielkiej. Chcę Wam dziś zaproponować niecałe 30 km rowerowej przygody. Jako start przyjmijmy okolice Kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Kierunek, który obieramy, to północ. Mówiąc konkretnie, jedziemy w kierunku Baszty. Wiemy, że za wcześnie na proponowanie przerwy, ale warto się temu miejscu przyjrzeć z bliska. Obecnie w Baszcie mieści się Muzeum Ziemi Kazimierskiej. Znajduje się tu wystawa starych sprzętów oraz fotografii Kazimierzy i okolic, a na szczycie budynku udostępniono turystom taras widokowy. Warto zapisać to miejsce jako to, które należy odwiedzić w przyszłości. Jedziemy dalej. Mijamy Dworek Niedzieli i Pałac Lakon. Jak na sportowców przystało, mijamy Kazimierski Ośrodek Sportowy i kierujemy się w stronę zbiornika Małoszówka. Tu możemy zrobić sobie dłuższą przerwę. Zbiornik, prócz tego, że pełni ważną rolę dla bezpieczeństwa gminy, jest także miejscem rekreacji i odpoczynku. Mięśnie odpoczęły? Startujemy dalej. Kierunek Chruszczyna Mała. Tu warto zboczyć z trasy i zobaczyć 470-letnią kapliczkę słupkową z figurą świętego Jana Ewangelisty. Wracamy na trasę. Jedziemy na południe. Przejeżdżamy przez Sieradzice, Lekrzyce, Donatkowice i dalej na północ wracamy do Kazimierzy Wielkiej. Trasa, którą właśnie pokonujemy, jest jedną z wielu powstałych w ramach projektu Przedgórzańskie i Nadwiślańskie Trasy Pętlami Atrakcji Turystycznych. Pomysłodawcami projektu są Nadwiślańska Grupa Działania EOCENOMA, która jest koordynatorem projektu wraz ze Stowarzyszeniem Kwartet na Przedgórzu. Projekt łączy 11 gmin leżących w dwóch województwach, małopolskim oraz świętokrzyskim. Zanim jednak zawitamy na metę, polecamy odwiedzić dwór w Odonowie. Historia dworu nie jest niestety zbyt dobrze znana. W roku 1881 majątek Odonów wraz z zaniedbanym małym dworem został kupiony przez Stanisława Postawkę, a ten przekazał go w ręce swojego syna Bronisława, który dwór rozbudował i założył tu między innymi własną elektrownię. W roku 1945 dwór odonowski został zamieniony początkowo na szkołę, a po wybudowaniu nowych budynków szkoły na terenie dawnego dworskiego sadu służył jako internat do roku 2002. W roku 2006 zaniedbany park wraz ze zrujnowanym dworem odkupili od państwa spadkobiercy, ostatniego właściciela. Dziś działa tu ośrodek konferencyjno-szkoleniowy. Prawda, że przyjemna trasa po świętokrzyskich drogach? Zapraszam Was do odkrywania przedgórzańskich i nadwiślańskich tras rowerowych.